Mój ojciec pierwszy samochód zakupił w 2002 roku. No i tak się kolekcja powiększała, także ja nie miałem jakby w ogóle szans się obronić przed taką pasją, tak, jaka jest amerykańska motoryzacja. Miłośnicy drogowych staroci mają nadzieję, że wydarzenia zarówno... ...wszystko, czego dziś chcę, to wszystko państwo oczywiście znają doskonale i tych utworów tutaj również nie brakowało.